Microsoft zrobiła sobie cycki. Internet oszalał. Twitter wybuchł. Memy wszędzie. Rannych całe mnóstwo, ciężko policzyć. Zadowolone co najmniej dwie osoby. Chris i Weronika. Niezadowolony brat Versov chyba, z tego co mówił na filmie. Dzień dobry, ja jestem Gimper, a.k.a. Tomasz Andrzej, twój ulubiony youtuber. A to jest Overek, czyli nasza seria, w której przeglądamy różne internetowe trendy. Patrzymy, jakie memy z nimi są związane i sobie o tym rozmawiamy. Darby na bieżąco, byku. Wbijaj na Discord gg/Gimper, najlepszy Discord. Największy w Polsce w ogóle, 180 koła ludzi prawie. Największe w Polsce nie są piersi Weroniki Sowy, ale są wystarczające, żeby wyskakiwały z lodówki przez ostatnie kilka dni wszędzie na moim wallu na Facebooku. Ruszamy przeglądać memy o Versov i nie tylko. Zaczynamy! Versov, gdy spytasz ją, jak było na operacji. Ale co, że tak strasznie to zniosła? Chyba nie było tak źle, jak patrzyłem na filmik. Upgrade, fuck, go back. Powinno być zdjęcie Weroniki z tymi kręconymi włosami, jak ona właśnie miała identyczną fryzurę jak Magda Gessler. Versov po dowiedzeniu się, że trzeba mieć cycki, żeby je powiększyć. Ha, 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 bo małe cycki to śmieszne. Versov przed operacją, Versov po operacji. Nawet okej. Pomysłowe, powiedzmy, z tą wypukłą deseczką tutaj. Nie mogę się z tego śmiać, bo przed chwilą skrytykowałem typa, że ją wyzywał za brak cycków. W sumie deska jest trochę tym samym, ale to wypukła deseczka jakaś mnie rozbawiła. No przepraszam, to jest kreatywne, okej? Nikt. Versov po operacji na piersi do osób, które ją za to wyśmiewały. Patrz i płacz. I bardzo dobrze, tak trzeba do tego podchodzić. Moim zdaniem, jak masz możliwości i chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie, to go ahead. Dzisiejsza medycyna i rozwój technologii tak naprawdę pozwala podchodzić do nas samych trochę jak do postaci w kreatorze gier. Tu se dodać, tu se odjąć, tu se zmienić, tu se naciągnąć. I jak ktoś ma na to siano, moim zdaniem kozak. Mnożeniem jest jak z cyckami Versov, musisz coś posiadać, aby to powiększyć. Ha, 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 ha. Bardzo śmieszne, no. Ekipa ciesząca się sukcesem lodów ekipy, kaktus wydający lody ze strzelającą posypką. Ej, to śmieszne. Operacja piersi, Versov, sympatycy robiący z tego memy. Tak było. 144p, 1080p, 4k. No, śmieszne. Freeze, Versov po operacji. A, że tu rozciągnięte. Okej, nawet. POV, spotykasz Versov za 30 lat. No, oby nie. Ponoć jest coś takiego, że jak się zaczyna już robić jakieś tam operacje i coś poprawiać, to ludzie się strasznie wkręcają i potem więcej, 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 nie? Szczególnie laski, że potem usta, potem nos, potem cycki, potem tyłek, potem coś tam, a jak już mam to, to jeszcze to, a jak mam to, to jeszcze to w sumie zrobię, no bo tak najtrudniej jest zacząć, nie? A potem już tak czujesz, a to może jeszcze to poprawię, to może jeszcze to poprawię, to może coś tam i tak strasznie idzie, ponoć idzie się wkręcić. Co o tym, panie, myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Nie ma was tu dużo na kanale, ale jak jakieś jesteście, to możecie się udzielić. Kiedy Versov wydała 15 koła na powiększenie piersi, a wygląda tak samo jak przed operacją. Ej, nie zgadzam się. Uważam, że to, że bardzo naturalnie i bardzo delikatnie sobie powiększyła te piersi, bardzo jej pasuje do sylwetki ogólnie. Nie, bardzo proporcjonalnie. Bardzo naturalnie w ogóle tutaj na Instagramie, nie? Tak jak teraz stawia tego bumeranga sobie na przykład. Moim zdaniem kozaczek, ale mi się zawsze małe podobały, więc jestem nieobiektywny. No i tak, proszę bardzo, Madzia Gessler. Versov powiększa sobie piersi, nitro. A dlaczego? Że co? Że na szociku będzie komentował, czy o co chodzi? Chyba tak. O, tortua. To się inaczej czyta, ja go po francusku przeczytałem, nie? Tortoise. Jak to się czyta? Tortoise. Tortoise czyta, patrz. Tortoise. Proste, prawdziwy Polak we mnie. Tortoise. Tortoise? To nawet nie brzmi. Tortoise. Tortoil po francusku, nawet nie tortua. Co ja odwaliłem? Nie wiem. Wiecie co wiem? Że jak chcecie być bezpieczni w internecie, to powinniście sobie zainstalować Surfshark VPN, który jest partnerem tego odcinka. I z Surfshark VPN zresztą przez pół roku współtworzyliśmy serię na temat bezpieczeństwa w internecie i od dnia dzisiejszego rozpoczynamy kontynuację tej wspaniałej współpracy. W związku z tym raz na jakiś czas na naszym serwerze Discord będą odbywały się quizy o bezpieczeństwie w sieci. Pierwszy z nich już się odbył. Zwycięzcami zostali Mleczek, Natix oraz Titon. A wygrali oni kody na darmowe korzystanie z Surfshark VPN przez 6 miesięcy, a także mnóstwo waluty serwerowej, za którą można dostać na przykład takie fantastyczne, sympatyczne t-shirty albo paysafe card do wartości 20, 50, 100 ziko do wyboru do koloru. Pytań było 20 i ponoć były bardzo trudne. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Z ilu krajów możesz połączyć się przez VPN Surfshark? 65, 44, 15, 160? Powiem, że odpowiedź pierwsza. Git, dobrze. Do czego służy firewall? Zabezpiecza się przed intruzami, ukrywa nas w sieci, daje boost komputerom, przyspiesza internet. Wydaje mi się, że jeden zabezpiecza się przed intruzami. Bang! No i widzicie, takie oto są pytanka. Nie są bardzo trudne, zawsze można się czegoś dowiedzieć i można wygrać fajne rzeczy. Gorąco zapraszam, żebyście brali sobie udział, a także sprawdzali Surfshark VPN. Link w opisie. Versov powiększa sobie piersi. Freeze. Też bym miał taką minę, jakbym był Freezem. I wiem, że gdzieś tam jeszcze w komentarzach przebijały się takie zarzuty do Weroniki, słuchajcie, że no mówi o akceptacji siebie i swojego ciała, a jednocześnie powiększa sobie piersi i czy to się nie wyklucza. I moim zdaniem totalnie nie, bo to, że chcesz sobie zmienić coś w swoim wyglądzie, to nie oznacza, że tak jak było wcześniej, też nie było dla ciebie okej. Czy mi było okej, jak byłem łysy? Spoko w gruncie rzeczy. Weronika mogła czuć się git w swoim ciele i z tym, jak wygląda, ale miała możliwości, żeby coś zmienić, to
po prostu to zrobiła. Tak samo jak ludzie, którzy mają fajne wysportowane sylwetki, ale i tak chodzą na siłownię, bo wiedzą, że zawsze może być lepiej i dalsza praca nad swoim ciałem po prostu daje im bardzo dużo fanu. Mi bardzo dużo fanu daje ostatnio Twitter, gdzie w tym i wielu innych tematach bardzo chętnie się wypowiadam, więc gorąco zapraszam na T_ dzielowy, gdzie 17 minut temu poprosiłem o pozdrowienie Overka i Nerwarian napisał pozdro. Amelia napisała, że nie pozdrawia. Ale bardzo dużo osób was pozdrawia tutaj, jak widzicie. Jest tu bardzo dużo ciekawych, zabawnych rzeczy, na przykład jak mój wpis o tym, że Verso w 10 sezonie ekipy nadal wygląda obłędnie. Dostałem bardzo dużo polubień, więc jeżeli ty też chciałbyś zostawiać mi polubienia i doskonale się bawić, wiesz co robić, byku. Ej, a co ludzie na Twitterze o tym piszą? Verso. W ogóle te komentarze pod nowym filmikiem Verso ludzie mają nasrane w głowie, poka. Ale ta Weronika jest zakompleksiona, sama mówi akceptację siebie, a sama sobie przeczy, robiąc operację piersi. Soduwa już odwaliła im od hajsu. To jest komentarz, którego potrzebowaliśmy. Z kompleksami najpierw bym proponował udać się do psychologa, a dopiero później do chirurga. Z ciebie to już nic naturalnego nie zostanie. Sam plastik i silikon. I takie typy potem wracają na chatę, włączają Pornhuba i nagle im takie rzeczy przestają przeszkadzać. Mózg sobie powiększył. Ona jest chora psychicznie, napisała Wicia XX. Opowiadałem wam kiedyś bardzo dawno temu przypowieść o ośle. Małżeństwo kupiło sobie osiołka, mąż i żona. No i pojechali na nim do miasta. Stwierdzili, że jak mają osiołka, to ich może zawieść. No i jak jechali na tym osiołku, no to ludzie mówili: o Boże, ale zajadą tego osła, biedne zwierzę się męczy, ale zwyrodnialcy. No to następnym razem stwierdzili, że dobra, no to może żona sama pojedzie, a mąż będzie obok po prostu szedł i tyle. No to ludzie mówili: ale głupi chłop, debil, idzie se obok, a żona jedzie, to czemu nie może wsiąść na osła? O co chodzi? To po co on tego osła ma, jak na nim nie jedzie? No to następnym razem, jak pojechali, to ziomek se siadł na osła, a żona stwierdziła, że się przejdzie i szła obok. To ludzie mówili: ale skurwiel, jedzie na tym ośle i wygodnie mu, a żona sama idzie na piechotę obok niego. No w ogóle dramat, koleś. No to dobra, stwierdzili, że po prostu będą se łazić z tym osłem i git, nie? Bo te ludzie gadają cały czas. To poszli obok tego osła i osiołek obok nich. No to ludzie mówili: ale idioci, nawet nie wiedzą, jak używać osła. Wniosek jest taki, że ludzie zawsze będą coś pierdolić, trzeba mieć to gdzieś. Na szczęście Weronika na tyle dużo czasu jest już w sieci, no że pewnie to ogarnia. Chociaż generalnie to jest git mieć jakąś opinię na własne tematy, nie? To w sensie nie oznacza, że nie wolno jej wygłaszać, no ale żeby tam laskę cisnąć, to trzeba mieć chyba generalnie strasznie mało do roboty w życiu. Patrzcie, jak Verso się zmieniła. Zawsze śmieszne. Samo napisał: ale jaja, wczoraj ktoś mi mówił, że Verso zrobiła sobie operację na swoich idealnie do niej pasujących tiny tits. Myślę, pierdolą. Ale chwilę temu sprawdziłem internet i praktycznie cyce są już po tuningu. Kocham go. Nie mi oceniać, ważne, aby Freeze się dobrze nimi bawił, zdrówka. Pięknie. Środa Wielkopolska. Można? Można. Co ciekawego się dzieje w internecie? Nie Verso. Zebo. Stwierdzam ogólnie, że Freeze jest chujowy i jego zachowania są nie na miejscu, a Verso mi szkoda? Co? Dlaczego niby? On tak chyba ładnie zareagował na filmie. Co tam ludzie piszą? OCB. Tak się do piosenki ekipy też coś było, że Freeze sprowadza pannę na jedną noc, czy jakoś tak, nie wiem. Ja pierdolę, clown. Boże, ale grubo. Ja dałem Marcisie, bo kiedyś wy mówiłyście, że oglądałeś się z cycki i Marcie miał najlepszy, więc chciałbym zobaczyć. A takie szukanie, wiecie. Mi się wydaje, że jak się wchodzi przed kamerę, to też ma się większy luz do takich żartów, nie? To znaczy zarówno Freeze i Weronika prawdopodobnie mają świadomość, że są przed kamerą i jeżeli powiedzą tego typu rzeczy, to po prostu wzbudzi to jakieś tam emocje, nie? Jest to ciekawe dla ludzi. Właśnie po to, żeby takie TikToki i takie wpisy mogły powstawać, nie? Ten filmik Verso przewijałem, aż pokażę cyca. No i to jest polski Twitter, pozdrawiamy. Dzialowy, możecie followować. Postaram się mieć nieco ciekawsze przemyślenia niż kolega przed chwilą. W zeszłym odcinku nagrałem scenki na grinie i słyszałem, że są bardzo dobrze przeróbki na memach filmowych. Pompka służy do powiększania rzeczy. O nie! Co? Nie, źle. Czemu Magda Gessler z tego wyszła? To nie ma sensu! Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Przybujcie kanał! A, okej. Okay. Możecie subować. Aczkolwiek algorytm mnie nie lubi ostatnio. Ja się nie dziwię, słuchajcie, że tu się nic nie rusza. Jak YouTube wyświetla filmy w 86% ponad do subskrybentów. No jest słabo pod tym względem ogólnie. Tak ogólnie dobrą proporcją dla kanału jest jak 66% widzów bez subskrypcji ogląda kanał. To wtedy oznacza, że jest git i algorytm poleca treści dalej i szeroko. Ostatnio na TikToka jak wstawiam jakieś rzeczy, to mi ludzie piszą: wow, to ty masz włosy w ogóle? I chyba jestem strasznym dinozaurem na YouTubie. Muszę zrobić coś nowego. Wyrzucę ten kanał do kosza i zrobię jakiś nowy. Co o tym myślicie? Tak mi się powiedziało. Nie mam tego w planach. Ale jeżeli wy nie macie planów na jutro, to znaczy na niedzielę, to o godzinie 17:00 możecie mnie oglądać na twitch.tv/billoutgg, bo jest finał turnieju Valoranta, będzie zajebista zabawa i totalnie powinieneś tam być. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Lekcja pod tytułem: dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach. Cudowne. Nareszcie powiem wszystkim, co o nich myślę. Wypierdolacz.
Okej. Jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. And his name is Andrzej Duda! No? Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Zjebałeś to, Radosławie Kotarski. Bum! Kuka służy do powiększania rzeczy. Nie działa. Jak mnie YouTube zacznie wyświetlać gdziekolwiek poza suby, to zacznie. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Jebać Bydgoszcz. Społeczna Akademia Nauk. Dlaczego Bydgoszcz? Co to miało być? Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Stanowski! Okej. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. No ja pierdolę. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Wow. Kuka służy do powiększania rzeczy. O. Nieźle. Tak było. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Ej, to śmieszne. Niespodziewane takie. Teraz nowość daje słowo pokochać się fasolową to Supermana. Co? Głupie. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Ej, to niezłe nawet. Dobra, ostatni. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Już we wtorek 14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14,95. Odbierz. Dobra, koniec tego dobrego. I na koniec, czytajcie kanał ogłoszenia na Discordzie, bo tam jest dużo ważnych rzeczy, a chyba wielu z was to pomija. Dzięki za uwagę, szanujcie kobitki i pozdrówcie wersów. Cześć!